Kasia i Łukasz porzucili pracę w międzynarodowych korporacjach, by realizować marzenia o podróżach i wolności. W marcu 2018 roku rozpoczęli przygotowania do wyprawy po Europie, budując własnoręcznie campervana. Od tego czasu odwiedzili ponad 30 krajów, a swoimi przygodami dzielą się na kanale na YouTube, inspirując do życia na własnych zasadach, kierowania się głosem serca i odważnego sięgania po swoje marzenia. Nie jest im obca emigracja. Kilka lat spędzili w Wielkiej Brytanii, a ich życie w drodze oraz niespieszne poznawanie innych krajów można zaliczyć do emigracyjnych doświadczeń. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak w praktyce wygląda van life i czy to dobry pomysł na wakacje w postpandemicznej rzeczywistości. Razem dookoła świata. Odcinek o wakacjach w vanie. Zapraszamy. Ahoj! Tu Judyta i Sebastian. W naszym podcaście dzielimy się sposobami na budżet domowy, minimalizm, planowanie i szczęśliwe życie. Ale dziś zabieramy Was w wyjątkową podróż. W tej serii spotykamy się z naszymi przyjaciółmi rozsianymi po całym globie, by porozmawiać o ich życiu na emigracji oraz pasjach, talentach i pracy. Każdy odcinek to inspirująca porcja wiedzy i dobrej rozrywki. Razem dookoła świata. Zapraszamy! Przede wszystkim super Was w ogóle poznać tak o sobie, in person, bo oglądamy Was już od wielu, wielu lat i to jest zawsze dla mnie takie wow. Poznaliśmy was jako twórców internetowych w momencie, jak wyruszyliście w swoją pierwszą podróż do Chorwacji. Jak pamiętam, klikałem przycisk subskrybuj, to byłem tam, nie wiem, może subskrybentem numer 1500 najdalej. Także bardzo miło, cieszę się. To było dawno, dawno temu i tak wiecie... Prawie 3 lata. No, dzisiaj sobie rozmawiamy, a ja mam wrażenie, że wiesz, że znamy się od dawna. Ja dużo wiem o was. Znamy to uczucie, bo bardzo my też miło. Takich mamy. No, są twórcy, których też właśnie obserwujemy i potem się udało nam spotkać, to po prostu tak jakbyśmy się znali. Jest nam tym bardziej miło i tacy, wiecie, jesteśmy fanowsko podjarani. Tak, jesteśmy. Super. Bardzo nam miło. Przejdziemy do pierwszego pytania i w tej serii zawsze zaczynamy od tych emigracyjnych doświadczeń i wiemy, że wy też macie na swoim koncie takie. I może tak w kilku słowach opowiedzcie, jak ta emigracja u was wyglądała. Wszystko zaczęło się w zasadzie to chyba ode mnie. Jak pojechałem do Londynu w 2006 roku pierwszy raz, to było w przerwie studenckiej i no po prostu zakochałem się w Londynie, zobaczyłem tam całkowicie inny styl życia i ludzi i kulturę i jedzenie i możliwości przede wszystkim. Pamiętam, jak bardzo zwróciła na mnie moją uwagę na przykład taka dostępność produktów takich już może nie przetworzonych, ale przygotowanych do przygotowania. Na przykład kurczak, filet kurczaka już był pokrojony w kosteczkę, zapakowany w plastikowe opakowanie i gotowy po prostu. Czasami też były przyprawione już te rzeczy, gdzie w Polsce to jeszcze było, no nie było takich rzeczy, nie? Więc to pamiętam i wtedy się zakochałem. Potem niestety musiałem wrócić do Polski, studiowałem, potem znowu na studia, znaczy na przerwę studencką. No i później pojechałem, już skończyłem studia, podpisałem, znaczy wziąłem licencjat, to było 17 lipca, a 18 już miałem bilet na Ryanaira. Od razu po studiach rura do Londynu. No i tam było mi bardzo dobrze, ale z różnych powodów, zwłaszcza sercowych, to było lata temu, jeszcze zanim poznałem Kasię, wróciłem do Polski, żeby się podkurować, żeby się wyzdrowieć, żeby nabrać energii i wtedy poznałem właśnie Kasię. I wtedy przyjechałem na miesiąc do Polski, no a zostałem na 2 lata. I ponieważ Kasia jeszcze studiowała, no i namawiałem ją, że jak skończy te studia, to żebyśmy pojechali do Londynu, ale Kasia mówi nie, do żadnego Londynu nie pojedziemy, bo ja skończyłam studia po to, żeby w Polsce pracować i mieć świetną pracę w Polsce. No i dostała tą pracę w hotelu, prawda? No i po 2 czy 3 wypłatach, smutnych wypłatach, powiedziała do mnie, pakujemy się, wyjeżdżamy do tego Londynu. No ale też cały czas naciskałaś, ja się też bałam po prostu, no to było takie coś, taki duży krok. Ja się niedawno wyprowadziłam z domu rodzinnego, a tu już zaraz miałam wyjeżdżać w wielki świat, no ale Kraków stał się za mały w którymś momencie, no i stwierdziłam, dobra, zobaczmy. Dokładnie. No i też mnie wchłonął, zakochałam się w Londynie,
Super było. Tak. To był piękny czas. 3 lata w Londynie, prawie 4 lata w Londynie. Później pojechaliśmy do Bristolu. W międzyczasie byliśmy na wycieczce w Bristolu na weekend. I tak strasznie mi się spodobał taki ten klimat tego miasta, bo myśleliśmy, że dlaczego nie, spróbujmy, bo też chcieliśmy już się zmywać z Anglii, ale pomyśleliśmy, że może nam po prostu przeszkadza duże miasto, bo Londyn jakby nie było ogromnym miastem i ogromną ilość bodźców tam jest, i ten bieg i pęd za karierą i za pieniędzmi i tak dalej. No i metro. No. O poranku. Zmora każdego. No i pomyśleliśmy, że pojedziemy jeszcze do Bristolu. Zanim się wyprowadzimy z Anglii, to jeszcze pomieszkamy za przynajmniej rok w Bristolu. No i wyprowadziliśmy się do Bristolu i tam mieszkaliśmy prawie 2 lata. A po Bristolu już zaczęła się wasza przygoda van life'owa, ale o tym za chwilę. No tak, ale też ta przygoda van life'owa to nie są tylko wyjazdy, ale to też jest pomieszkiwanie w innych krajach, bo spędzacie jednak tam sporo czasu i myślę, że spokojnie możemy przyjąć, że uczycie się tam takiej codzienności i wiemy na pewno, że spędziliście sporo czasu w Portugalii i kawałeczek waszego serca tam został. I może o tą Portugalię właśnie podpytam. Co was tam tak urzekło? Zanim odpowiemy na to pytanie, to muszę powiedzieć właśnie, dlaczego się pojawił się ten van life. Pojawił się dlatego, że gdzie nie pojechaliśmy, to nam się podobało i chcieliśmy się tam przeprowadzać. Tak właśnie było też z Bristolem. I później... I z Portugalią też. Jak byliśmy w tym Bristolu, to pomyśleliśmy, że Boże, zanim się wybudujemy jakiś dom albo osiedlimy się na stałe w jakimś miejscu, to zobaczmy wszystko. Pomieszkajmy sobie pół roku tu, 2 miesiące tu, pół roku gdzieś tam. No i w ten sposób przez te ostatnie 3 lata jeździliśmy całą Europę. No i pomieszkiwaliśmy sobie po parę miesięcy, po parę tygodni w różnych krajach. No najwięcej czasu spędziliśmy w tej Portugalii. A dlaczego? Tak, no wychodzi na to, że teraz ostatnie pół roku całą zimę spędziliśmy w Portugalii. No, my tam pierwszy raz zjawiliśmy się 8 lat temu na wycieczce i już wtedy po prostu pierwsze wrażenie nasze było takie, że jejku, jest tutaj tak trochę biednie, ale potem parę godzin później to całe wrażenie przemieniło się o 180 stopni, bo za tą takim powiedzmy skromniejszym życiem, które tam wtedy zauważyliśmy, kryła się taka bliskość z innymi ludźmi, bo ludzie, których spotykaliśmy, no wywarli na nas olbrzymie wrażenie na zasadzie takiej, że tam widzieliśmy na przykład całą rodzinę wielopokoleniową, to było Porto, myśmy byli w Porto, spacerowaliśmy wieczorem, no i cała ta rodzina siedziała na schodach i rozmawiała. Nikt nie miał telefonu, nikt się nie odwracał, nikt nie uciekał, cała rodzina siedziała, spędzała wspólnie czas. No albo spotykaliśmy ludzi, z którymi, no nie, mieliśmy pytania, czy coś tam potrzebowaliśmy pomocy, mimo że żaden z nas nie umiał o swoim języku mówić, bo oni tam wtedy nie mówili po angielsku za bardzo w Porto, a my portugalskiego też nie bardzo, ale to nie stanowiło żadnego problemu. Byliśmy w stanie się dogadać, porozumieć, oni byli nam w stanie pomóc. No więc, no i co? Jeszcze tam zauważyliśmy taki nieśpieszny tryb życia. Jakoś ci ludzie tam, pomijając Lizbonę, no bo Lizbona jest taką stolicą bardzo europejską, ale większość innych miast i miasteczek i wsi szczególnie, to jest taki bardzo nieśpieszny tryb życia. Oni mają czas na to, żeby sobie wspólnie usiąść na ławeczce, wypić kawkę. Często do tej kawki już od rana tam jest jakiś taki mocniejszy alkohol, ale to nie znaczy, że tam widać jakiś problem alkoholowy, bo ten alkohol towarzyszy tym ludziom, ale no, przez te kilka lat, które tam już w sumie się kręcimy, to nie widzieliśmy na przykład ludzi takich bardzo pijanych. Boże, tak, ja tęsknię za tą Portugalią, jesteśmy po parę miesięcy. No i co? I słońce, dużo pięknego słońca, fajne takie jedzenie, piękne widoki, ocean, gdzie można surfować, no i kurczę, no wszystko nas tam urzeka. Naprawdę nawet nie musimy być na tych turystycznych właśnie punktach, czy w Algarve, czy na drugim wybrzeżu. Nawet jak czasami gdzieś zapuszczamy się w samo centrum, jakieś zapomniane takie właśnie wsie, to nawet tam nam się podoba. Przyroda, słońce. Kasia, słońce. Słońce przede wszystkim drukowanymi literami słońce cały czas. Ja nie wiem, Kasia, czy ty to zauważyłaś, ale ja tak obserwuję was oboje i jak opowiadałaś o tym wszystkim, to Łukasz tak siedział i tak... Ja tam jestem teraz, ja się przeniosłem na tą Portugalię. I to widać, że po prostu myślami tam popłynął na te plaże. Tak, tak. Ten alkohol, ja nie piłem nigdy rano tego alkoholu do kawy, ale trzeba zacząć, jak wrócimy, to trzeba zacząć. Zdecydowanie trzeba. To, no, ja myślę, brakuje, że to wiesz, to trzeba się tak blend in w to, tak. To tak wiesz, blend in w to społeczeństwo, tak, zdecydowanie. Tak. My jesteśmy chyba, ja się trochę utożsamiam z południowcami pod tym względem, szczególnie z Portugalczykami, ja
Lubię bo spać. Ja na przykład tak, lubimy spać, mamy taki ostatnio bardzo mocny tryb, nocny tryb życia. Winko też lubimy. Lubimy bardzo winko, lubimy jakby punktualność nie jest naszą najmocniejszą, przynajmniej moją nie jest. Nie, nie. I co do tego, jeszcze Portugalczycy mają takie coś, co się nazywa saudade, to jest jakaś taka tęsknota, melancholia i ja mam bardzo podobny rys. Ja też jestem takim człowiekiem, który lubi tak usiąść, tak zamyślić się, czasami na taki smuteczek popaść, więc ja się bardzo, no nie wiem, gdzieś tam bliscy są mi Portugalczycy, się, na tyle, na ile ich poznałam. Jasne, my też byliśmy kiedyś i też jesteśmy zakochani, także doskonale rozumiemy wasze uczucia. Prawda. A czy były tam jakieś szoki kulturowe, takie rzeczy, które was tak totalnie zaskoczyły? Niekoniecznie może w Portugalii, bo ja bym chciał też to pytanie rozszerzyć o ten aspekt, że przejechaliście tak naprawdę swoim busem przez całą Europę. Byliście w praktycznie każdym kraju i w niektórych dłużej, w niektórych krócej, ale spotykaliście wielu ludzi i wiele macie doświadczeń. Czy były, może opowiedzielibyście o jakichś takich właśnie szokach, tutaj liczba mnoga kulturowych, które was podczas waszych podróży spotkały? Mnie tak na świeżo od razu przychodzi, bo teraz jestem akurat, spisuję sobie nasze ten... Przymierzam się po prostu do pisania drugiej części książki i akurat sobie wspominam właśnie te czasy, więc dla mnie takim szokiem kulturowym było to, jak podróżowaliśmy po Andaluzji. Hiszpania. Tak, Hiszpania. No, 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 no. I to super widać. Więc tak, w Hiszpanii, szczególnie w Andaluzji, oni mają w kościołach takie figury świętych, Matki Bożej i tak dalej. I oni mają taką niesamowitą czcią, otaczają te figury. I ja mam trochę takie wrażenie, że to bardziej chodzi o same te figury niż o faktycznie modlitwę. Co prawdopodobnie wynika z jakiejś tam tradycji ich wieloletniej. Jakby niestety nie wniknęłam aż tak głęboko, skąd dokładnie się to wzięło, natomiast no, obserwowałam właśnie tą cześć tych figur i to super widać w okresie Wielkiego Postu, to się nazywa Święty Tydzień, czyli Semana Santa, kiedy praktycznie cała Hiszpania wtedy jest, a szczególnie ta południowa część, pogrążona, jakby zajęta świętowaniem właśnie tego Wielkiego Tygodnia i oni biorą te figury na takie wielkie platformy. Te platformy specjalna grupa mężczyzn stawia sobie na ramiona. Te platformy są wielkości ciężarówki. Czasami tak, no. One są wielkie, przyozdobione, na nich jest ta święta figura. No i oni ruszają z tymi platformami w takie procesje przez miasto. I może nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie ci mężczyźni zazwyczaj mają takie wielkie kaptury na głowie. To przypominam się, to kojarzy z Ku Klux Klanem, bo one są takie spiczaste. Często idą na boso, często mają jakieś łańcuchy przymocowane do rąk. Do tego jest orkiestra, jakaś tam jeszcze grupa wokół właśnie pątników. No i to ma taką olbrzymią... No, jest to olbrzymie przeżycie na pewno. Jest takie trochę dla nas, to było takie trochę pomieszanie na zasadzie co tu się dzieje, z taką fascynacją, że wow, to jest no po prostu niesamowite, tak kulturowo po prostu niesamowite przeżycie. Byliśmy, to był Wielki Tydzień, Wielka Sobota, my akurat skończyliśmy Camino, przeszliśmy Camino de Santiago i byliśmy Santiago de Compostela. I właśnie piliśmy piwo i siedzieliśmy ze znajomymi w barze, z poznanymi podczas tej drogi. I nagle słyszeliśmy, że coś się dzieje na ulicy, wyszliśmy z tym piwem na zewnątrz i tak jak wszyscy ludzie ze wszystkich barów, ludzie z browarami normalnie stali, a tamta procesja przechodziła przez ulicę i ten człowiek tam tą kulę u nogi miał, jakieś łańcuchy, ten z krzyżem i to było takie przedziwne pomieszanie no sakrum i profanum. Przedziwna sprawa. I to było na pewno ciekawe. Jeszcze nasza przyjaciółka mieszkała w Sewilli. Ona opowiada, że oni się jakby przy kościele jest właśnie takie bractwo, które zajmuje się jakby utrzymywaniem tej tradycji, dbaniem o te figury, czy tam prawnie też modlitwą. I ona mówiła, że oni jak się przygotowują do tych procesji, to oni to zaczynają miesiąc, dwa czasami wcześniej. W weekendy zamykają poszczególne ulice, biorą te platformy i ćwiczą chód, żeby byli zgrani, bo oni do tego jeszcze w taki specyficzny sposób bujają tym całą platformą, a do tego wszystkiego sztuką podobno jest wejść w zakręt, więc tam ludzie im po prostu jeszcze kibicują, czasami biją brawo, jak im się uda. No niesamowita, coś niesamowitego. No, mnie to po prostu zafascynowało. I do tej pory właśnie no, bardzo, bardzo, bardzo mi to tkwi w pamięci. A z takich innych rzeczy, nie wiem, czy masz coś przychodzić do głowy? Bo ja pamiętam, że dla mnie na pewno jeszcze było takim pewnym szokiem, może nie szokiem, ale taką bardzo ciekawą rzeczą, to jak w Finlandii, w ogóle w całej Skandynawii, ale szczególnie w Finlandii ludzie podchodzą do nagości, bo oni mają sauny, do których wchodzą po prostu wszyscy na waleta
I to tam wchodzą całe rodziny, tam się odbywają spotkania, powiedzmy pobiznesowe, bo pewnie najpierw jakieś biznesy załatwiają. Ale biznesy też się załatwiają. Biznesy też, no. No więc tam po prostu wszyscy sobie saunują i tam się nie szczypią w tym, że są nago. Co więcej, oni w ogóle mają taką luz, bo ty mieszkałeś kiedyś z jakimś Finem w hotelu, tak, nie? Tak, ale tam jest też tak, że jak przychodzi dziewczyna, narzeczona do syna, dziewczyna do syna przychodzi. Do chłopaka? Do chłopaka, no to najpierw jest kolacja, obiad, zapoznanie się z rodziną, a później po kolacji, po oficjalnej części, wszyscy się rozbierają do naga i wchodzą do sauny z tą nową, no przyszłą nie od razu, synową. Nie od razu. On to jest, jeśli zaproszą ją do sauny, to już jest znak, że ona jest zaakceptowana w rodzinie. No, a jeżeli jest nie nadaje się, no to kończy się na obiedzie. Chciałem kolację. Ale... Właśnie ja bardzo dobrze pamiętam ten moment z waszego filmu i to mi też utkwiło tak mega, że właśnie ten fragment, który opowiadaliście, że jak ją zaakceptują, to na Golasa do sauny, jak dokładnie. Nie, to do domu, cześć. Ale tak mi się jeszcze teraz przypomniało, zanim do Finlandii trafiliśmy, to byliśmy jeszcze w Estonii i byliśmy u takiego Aleksa, takiego kolegi Kasi z Kamino. I on jest Rosjaninem, bo w Estonii tam była połowa ludzi, to są Rosjanie. Jak byliśmy u niego w biurze, to takie jest wielkie biuro drewniane, takie jakby PRL. I nad biurkiem szefa, właściciela całej tej firmy, ogromny portret Władimira Putina. I tam po prostu Władimir Putin jest w wielu po prostu barach, sklepach. Tak w Albanii też był. W Serbii. Więc to takie tak, było spotykaliśmy przedziwne. Wizerunki Putina na ulicy i no widać, że tam jest ta... Bo on nie jest Rosjaninem, ten mój kolega, tylko on jest Estończykiem rosyjskiego pochodzenia. Tak. Więc widać, że tam są mocne wpływy Putina i Rosji. I że ludzie go lubią, szanują. Mają go za takiego silnego władcę po prostu. Władcę może w cudzysłowie, no ale no jest jakąś tam ważną figurą dla niektórych. No. Ale śmieszne to było, ten obrazek tego Putina nad jego biurkiem. Czy jest coś takiego, co moglibyście zebrać tak do kupy i powiedzieć, że gdyby ktoś chciał wyjechać za granicę, nieważne do jakiego kraju, to co by było najważniejsze, jaką najważniejszą radę moglibyście dać takiej osobie, która chciałaby się za granicę przenieść albo właśnie zacząć tak podróżować po świecie jak wy? Ja powiem banalnie, ale żeby się nie bać, ale w takim sensie, bo wiadomo, że ten strach nam będzie towarzyszył, tylko żeby się po prostu nie poddawać temu strachowi i pamiętać o tym, że wszędzie są dobrzy ludzie. I po prostu zawsze my się bardzo baliśmy podróżować, a okazało się, że nawet jeśli nam się coś przytrafiło trudnego, jakieś tam, no nie wiem, opona nam pękła, zepsuł nam się samochód, jakieś takie rzeczy, które wcześniej były dla nas olbrzymim strachem, no to okazywało się, że gdzieś zawsze się ktoś znalazł, kto nam pomógł. Nawet jak nie na miejscu, to w najgorszym wypadku gdzieś tam na telefonie można było do znajomego przedzwonić i tak dalej, ale po prostu strach ma tylko, wydaje mi się, takie wielkie oczy i on jest taką dużą rzeczą, ale kiedy zaczynamy działać i po prostu realizować te nasze marzenia, to okazuje się, że niesłusznie często, że nie ma się czego bać. No tak, tych przygód mieliście co niemiara i zawsze my sobie powtarzaliśmy, że na pewno będzie zaraz jakiś happy end i ten happy end wam się w tych przygodach zdarzał i przychodził, bo też myślę, że przez to, jakimi wy jesteście ludźmi, to takich wspaniałych ludzi do siebie przyciągacie. I wrócę trochę, bo już wspomnieliście, dlaczego się zdecydowaliście na to, na te podróże w vanie, ale chciałabym zapytać może... Czy wasze wyobrażenia o życiu w vanie i podróżowaniu w vanie się sprawdziły, czy raczej się okazało, że jest zupełnie inaczej? Inaczej. Od razu powiem, że jest inaczej. My już po paru miesiącach stwierdziliśmy, mamy takie hasło nasze, że jest podróżowanie to nie wakacje. Bo nam się wydawało, że to będą nieustające wakacje, tylko będziemy chodzić po prostu od plaży do plaży, spać w ogóle na plaży. I pływać nic. Na materacu i czytać książki. Książki będziemy czytać, dokładnie, będziemy mieć czas na to. I potem zdarzyliśmy się z taką szaloną rzeczywistością, że no, spać na plaży nie można, bo z niby zakazy i tak dalej. Nalewanie wody, wylewanie wody, przygotowanie całego tego wszystkiego to zajmuje mnóstwo czasu i potem brakuje czasu na relaks, na książki. Strach. Na początku bardzo dużo było strachu i lęku, że nam się coś stanie, że butla wybuchnie, że ktoś nas okradnie, że ktoś nas w ogóle zagazuje, albo ogromna ilość strachu. Więc przez pierwsze tygodnie, miesiące to było wszystko inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Taki prawdziwy van life
to muszę wam powiedzieć, taki z naszych wyobrażeń, to mieliśmy dopiero jak wybuchła pandemia koronawirusa. To wtedy my zostaliśmy zablokowani, znaczy zatrzymani tam w Portugalii. Nie można było nigdzie jechać, nic robić, tylko trzeba było siedzieć po prostu. My znaleźliśmy sobie taką ładną miejscówkę nad jeziorem, z dala od ludzi, w przepięknym miejscu w ogóle, też ulubione miejsce. No i tam zostaliśmy zatrzymani na 2 tygodnie. Mieliśmy słaby internet, więc nie za bardzo się dało nawet pracować. Więc po prostu wtedy odpoczywaliśmy i wtedy chillowaliśmy się tak na maksa. I to był taki van life, o jaki walczyliśmy, ale to dopiero po 2 latach podróży, bo też na początku dużo zwiedzaliśmy i przemieszczaliśmy się dużo. To była taka podróż, cały czas odkrywanie czegoś nowego. Nie było czasu na to, żeby po prostu tak osiąść na jakimś danym miejscu i tak przykryć kurzem ten samochód i żebyśmy odpoczęli. Więc to troszeczkę inaczej wygląda niż na YouTubie, inaczej ten van life wygląda, całkowicie inaczej wygląda niż na Instagramie. Na Instagramie jest wszystko jeszcze bardziej podkręcone niż na YouTubie, bo tam to są filtry, poduszeczki, świeczuszki, czego nie ma czasami w vanie w ogóle, bo nie ma czasu na to. No. A czasem nie ma kiedy po prostu łóżka pościelić, nie? Dokładnie, no. No to dobrze, to jak wygląda ta prawdziwa codzienność w vanie, ta nie z Instagrama? No, wstajemy powiedzmy koło 9. Tak, długo śpimy, do 9 śpimy przynajmniej. Potem sobie tak powoli, nieśpiesznie robimy śniadanko, ja staram się znaleźć czas na... A w ogóle to są dwie sprawy. Jak stoimy w miejscu dłużej, to właśnie jest tak, wstajemy, śniadankujemy, jakieś medytacje, czasami ćwiczenia... Łukasz od razu potem sprawdza maile. O 11 ja zaczynam pracę, w sensie sprawdzam maile. I potem właśnie zazwyczaj jest taki czas, kiedy zaczynamy jakąś pracę. Do lunchu, do 13 mniej więcej. A potem po południu to mam jakiś czas na spacer, gry, właśnie siedzenie, jakieś obiadki, winka, zakupy. Raz na co 3 dni trzeba jechać właśnie znaleźć wodę. Ale tak bardziej konkretnie, to powiedzmy, że 9 wstajemy, od 9 do 11 się krzątamy, robimy śniadanie, od 11 do 13 mniej więcej pracujemy, a potem jemy obiad, taki lunchyk, no i po lunchu to już jest czas wolny. Więc dużo nie pracujemy, ale czasami jest też tak, że w tym czasie wolnym pracujemy, bo jakby nie było tworzenie tych vlogów i materiałów na YouTube'a, to też jest nasza praca i to też pochłania często bardzo dużą część dnia. Więc gdybyśmy nie tworzyli w ogóle na YouTube'a, utrzymywali się, nie wiem, z jakichś może kryptowalut albo nie wiem z czego, z rentingu, z wynajmowania mieszkań, to byśmy mieli jeszcze więcej czasu na przyjemności. I wtedy można byłoby surfować więcej i tak dalej. No, więc... No takie są trochę dywagacje, bo równie dobrze moglibyśmy dużo więcej pracować. Zależy, co byśmy robili. No, ale mówię, że na tę chwilę. Jest jeszcze druga opcja, bo jeśli akurat mamy taki okres, że podróżujemy dużo, to wtedy to wszystko zupełnie inaczej wygląda. To wtedy... Pokonujemy od rana jakieś dystanse, przyjeżdżamy na miejsce, wychodzimy z van, śniadanie, przygotowujemy pewnie jakąś wałówkę na drogę, no i potem jest zazwyczaj jakaś wycieczka, gdzieś tam spacerujemy, odkrywamy, nagrywamy, bo wtedy zazwyczaj właśnie też dokumentujemy to, gdzie jesteśmy. Do wieczora. No i wieczorem wracamy do vana, zazwyczaj wymęczeni, coś zjemy, może posiedzimy właśnie jeszcze... Netflixa może jakiegoś. Netflix. I potem spać. No i tak na przykład wyglądała te pierwsze 8 miesięcy naszej podróży. Tak praktycznie dzień w dzień wyglądało nasze życie, że myśmy się poruszali. Przy okazji właśnie gdzieś po drodze jeszcze załatwiali czy zakupy, czy właśnie tą serwis tak zwany vana, czyli napełnianie, wylewanie wody. No i wtedy to jest takie ciągłe życie w ruchu. I wtedy jest dużo, wtedy w ogóle prawie nie ma czasu na takie przyjemnostki właśnie typu książka, czy nawet czasami na medytację. No. Tak. Takie są dwie wersje naszego życia. To podróżowanie w vanie staje się coraz bardziej popularne. Trochę też za waszą sprawą i tym, że wy się dzielicie swoją codziennością. I coraz więcej osób chce go spróbować. I może nie na pełen etat, tak jak wy, ale zbliżają się wakacje. I to jest po prostu jeden z trendów wakacyjnych teraz, szczególnie w tym postpandemicznym świecie, żeby spróbować właśnie wyjechania na wakacje albo wynajętym vanem, albo takim przygotowanym przez siebie, albo z przyczepą kempingową. I właśnie ten trend nas tak zainspirował do tego, żeby was zaprosić tutaj i porozmawiać, bo chcielibyśmy was podpytać z perspektywy właśnie doświadczonych vanliferów, jakie są must haves, jakie są takie konieczne rzeczy do
nawet takiego dłuższego pobytu wakacyjnego w wanie? Dobre pytanie. Akurat wczoraj odwiedził nas taki pan, który też o tym myśli. To po prostu dowiedział się, że my budujemy kampera, akurat mieszka niedaleko, więc przyszedł mnie odwiedzić i podpytywał. Bardzo dużo chciał wiedzieć rzeczy i tak słuchałem, co on jeszcze nie wiedział, jak to ugryźć, jak, co zrobić, co zabrać, gdzie spakować, jak przerobić busa na kampera, czy można, nie można. I tak po prostu słuchając i odpowiadając na te pytania, pomyślałem, że najważniejsze, że może nie, bo to będzie trochę reklamy teraz, ale my napisaliśmy książkę poradnik podróży samochodowych i van life, znaczy no my Busem przez świat napisali książkę i wydali z naszym udziałem. Busem przez świat od 10 lat jeżdżą po całym świecie i oni zebrali całą swoją wiedzę, odpowiadają na każde pytanie, jakie może się pojawić związane z właśnie takim trybem podróżowania w samochodzie, busie lub w vanie. I tam jest zawarta cała ta wiedza. I temu tam panu poleciłem pod koniec tej naszej rozmowy, poleciłem po prostu kupienie sobie takiej książki i przeczytanie, bo to rozwiewa wątpliwości. I gdybyśmy my mieli tą książkę 3 lata temu, to nasze życie byłoby zdecydowanie łatwiejsze. Łatwiej, no nie popełnilibyśmy wielu błędów, wiedzielibyśmy co, gdzie, jak, z czym, jak wodę nalewać, gdzie, jakie opłaty za autostrady i tak dalej. No tam jest po prostu wszystko rozpisane. No to jest głównie zasługa Karola Lewandowskiego, bo on bardzo profesjonalnie do tego podszedł, łącznie z cennikami, ile będzie kosztować dana wyprawa, jakie pieniądze trzeba też przygotować, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, ile kosztuje przerobienie busa, ile kosztuje wynajęcie kampera i tak dalej, a tam to wszystko jest zawarte, więc przede wszystkim polecam takiej osobie, która sobie myśli o takim stylu podróżowania, zasięgnięcie wiedzy w poradniku naszym podróży samochodowej, van life. No. Tak, ale ja, bo to też o to chodzi, że to wiele zależy, na przykład, czy ktoś jedzie na 3 dni, czy jedzie na tydzień. Ja bym powiedziała, bo i co kto lubi, bo ja bym przede wszystkim powiedziała, żeby wziąć te rzeczy, które się lubi, takie podstawowe, nie tak. Wiem, lubi się pić z kubka, to żeby sobie wziąć ten kubek. Wiadomo, ważna jest na pewno waga. To nie można brać zbyt ciężkich rzeczy, no bo waga w kamperze to jest takie coś, co wszyscy pilnują i to jest taka lekka obsesja na tym punkcie, żeby nie przekroczyć tych 3,5 tony zarówno w kamperze, jak i w wanie. Więc gdzieś tam trzeba mieć zawsze z tyłu głowy tą wagę, więc no na pewno nie można brać kettlebellsów, tak jak myśmy wzięli na początku. No. Ale tak, jakieś takie rzeczy, które się lubi, na przykład jeśli chodzi o ubrania, to nie ma się specjalnie co nad tym rozwodzić, tylko po prostu wziąć spodnie, które się lubi, bluzę, które się lubi, sukienkę, które się lubi, a jeśli się nie lubi, to lepiej nie brać, bo prawdopodobnie się tego nie założy, bo tak. Van life jest takim bardzo wygodnym życiem, raczej się siedzi w terenie, raczej się gdzieś tam coś eksploruje, więc nie ma potrzeby gdzieś tam strojenia się. Poza tym wszędzie są sklepy i wszędzie można kupić to, co brakuje. Dokładnie. No na pewno na wakacje warto wziąć wszystko, co jest związane z odstraszaniem komarów, bo to jest, lubi się posiedzieć każdy człowiek wieczorem i jakby urok tego życia to jest właśnie siedzenie na zewnątrz, no a komary potrafią troszkę to uprzykrzyć. No i na pewno nie ma sensu się bać, nie trzeba się po prostu bać, bo tak jak Kasia na początku powiedziała, na świecie jest więcej ludzi dobrych aniżeli złych i zawsze w każdym momencie, w każdym kraju, w każdym miejscu znajdzie się ktoś, kto nam pomoże i użyczy czegoś, albo pomoże w naprawie, albo pomoże znaleźć miejsce na nocleg i tak dalej. Więc nie ma sensu się bać, tylko po prostu trzeba działać i realizować te marzenia, bo jak nie teraz, to kiedy? O. No i myślę jeszcze, że karty warto wziąć i gry, jakieś planszówki, bo to jest super właśnie na wieczór. No tak, też. Jasne. Jak tak Kasia opowiadałaś o tym, żeby właśnie brać te rzeczy, które się będą przydawały, które lubimy, to tak przyszło mi do głowy, że takie doświadczenie van life'u to jest też taki dobry wstęp do nauczenia się bycia minimalistą. To prawda. No bo tutaj jednak jesteśmy ograniczeni mocno przestrzenią i masą, którą możemy zabrać. Nie tak jak w domu, że możemy sobie kolejną szafę wstawić w róg pokoju i tam więcej rzeczy trzymać, tylko no jesteśmy ograniczeni. I to też fajne doświadczenie może być. Prawda. Takie w trenowaniu minimalizmu. Tak. Ale muszę powiedzieć, że poznaliśmy taką parę podróżników, backpackersów, oni z plecakiem podróżowali po całym świecie i oni potem się przenieśli do busa, przerobili busa na kampera i podróżują w tym busie, to oni powiedzieli, że ten przeskok z plecaka na kampera to już jest luksus. Oni się czują jak w pałacu. Ona może sobie zabrać wszystkie swoje ubrania, koszulki, podkoszulki, jakieś sukienki,
I ja tak słuchałem i jestem się, Boże, dziewczyno, przecież tam, ile tam ci się tego zmieści w tym samochodzie? On jeszcze ma mniejszy od nas ten samochód. A dopiero później doszło do mnie, że jak oni podróżowali z plecakiem, to mieli dwa t-shirty i dwie pary majtek i tyle, nie? Bo tam nie ma za bardzo miejsca, zwłaszcza, że to się nosi ze sobą cały czas. Więc to jest minimalizm dla kogoś, kto mieszka w domu, to trudno sobie wyobrazić, że czy w jakimś mieszkaniu, czy w domu, że przechodząc do busa, że to się wszystko da zmieścić. Ale są jeszcze bardziej ekstremalne w sytuacji, jak na przykład ci backpackersi, gdzie mają tylko ten plecaczek. No, ale to uczy minimalizmu. Tak, to jest niesamowite. To prawda. Wspomnieliście, że popełniliście kilka błędów na początku i czy moglibyście nam o nich opowiedzieć i żeby na waszym doświadczeniu ktoś mógł go wysłuchać i zrobić lepiej? No właśnie wzięliśmy sporo rzeczy z taką nadzieją, że będziemy mieć tak strasznie dużo czasu i no i wydawało nam się, że będziemy mieć, no na przykład wzięliśmy, Łukasz wziął kettlebells, miał wtedy zajawkę na ćwiczenie z kettlebellsami, je wziął. No i przejechały one właśnie do Medjugorje i z powrotem i potem już zostały tutaj, no bo szybko się zorientowaliśmy, że nie ma. Raz je używałem. Dużo wzięliśmy, ja na przykład wzięłam też mnóstwo książek, bo będę właśnie, przeczytam na pewno wszystkie zaraz. No i potem się okazało, że to właściwie nie ma sensu. Dalej włożę książki już w mniejszej ilości, ale dalej widzę, że nie mam czasu na ich czytanie. Także myślę, że teraz wezmę dosłownie kilka i jednak ten czytnik e-booków. To jest taka porada. No. Będzie lepszy. Co myśmy tam jeszcze nabrali? Ale co możemy, jakie błędy popełniliśmy? No, na pewno też zauważyłam, że właśnie jeszcze tak w kontekście minimalizmu to. Znaczy to jest tak, błąd i nie błąd, bo z jednej strony przez to, że pojechaliśmy do Skandynawii, gdzie jedzenie jest bardzo drogie, nauczyliśmy się robić zapasy, więc gdzieś tam mieliśmy mnóstwo poupychanego tego jedzenia. No i potem weszło nam to w nawyk i teraz widzę, że jakby teraz ten nawyk się już nie sprawdza, ponieważ wozimy ze sobą dużo jakiegoś tam suchego prowiantu, z którego nie korzystamy, bo jednak zaczęliśmy więcej tych warzyw jeść teraz, szczególnie lato i tak dalej. Więc gdzieś tam po tym wanie mamy poupychane jakieś takie zapasy, o których ja właściwie potem zapominam, że je mamy, bo gdzieś tam są głęboko w tyle. Także dobrze jest tutaj zachować taki, gdzieś tam no, szukać tego balansu. Warto mieć tam, wiadomo, jakiś dodatkowy czy makaron, czy jakieś takie, nie wiem, teraz są takie gotowe, fajne, zdrowe kasze, takie mieszanki. Fajnie to mieć, ale nie w nadmiarze. No tak, to też na pewno się będzie zmieniało i z krajem, do którego się jedzie i też z waszymi przyzwyczajeniami, z każdym tak naprawdę miesiącem życia w wanie. A co było takim największym odkryciem? Coś takim, co sprawiło, że wow, dlaczego my tego nie mieliśmy od początku? Jest taka rzecz, którą odkryliśmy dosłownie 2 tygodnie temu u naszych znajomych. Jeszcze jej nie kupiliśmy. Ale jest taka siekaczka, no to jest taki pojemnik, taki który blender. Ma sznurek i tam są ostrza i za pomocą tego sznurka napędza się te ostrza i to sieka po prostu. Oni to nazywają cebula na sznurku, czegoś tak. Cebula na sznurku, no. No jak ja to zobaczyłam, to sobie myślę, to jest genialne, bo to nie wymaga prądu. No i podobno kroi świetnie, oni są zachwyceni, bo to nasz przyjaciel nam o tym powiedział, jego rodzina. I podobno cała jego rodzina ma właśnie ten przyrząd w domu i go uwielbia i stosuje, bo tam można posiekać wszystko. A ja, jeżeli pozostanę też, jeżeli chodzi o wow, to powiem też w temacie kulinarnym, piekarnik. Byliśmy u znajomego, który ma kampera przerobionego, znaczy busa przerobionego na kampera i on nam zaserwował pieczony kalafior z jakimś tam parmezanem i tak dalej. I to było takie dobre i to było pieczone przede wszystkim. I tak po prostu popatrzyliśmy na ten jego piekarnik. Już wtedy wiedzieliśmy, że musimy wybudować nowego busa, bo w starym się tam nie zmieści. I po prostu trzeba tam po prostu włożyć piekarnik. To i mamy specjalnie, bo z Niemiec czy gdzieś tam skąd zamawiałem, bo nie było w Polsce takich piekarników do kamperów. Więc już czeka na swoją kolej montażu. To dobrze wiedzieć, że są piekarniki do kamperów, tak. Bo my też mamy w planach zbudowanie własnej przyczepy kempingowej. Tak, ale wszystkie przyczepy, które oglądaliśmy, to już miały swój wbudowany, no. Więc wiesz. Ale są też takie, to się nazywa Omnia, od nazwy firmy, która to wyprodukowała, to wygląda trochę jak taka okrągła blaszka do pieczenia i to się stawia na gazie, zamyka i to też piecze. A to nie jest piekarnik, moim zdaniem. No nie to jest taka brytwanka, którą niektórzy nazywają piekarnikiem. Jak ktoś nie chce miejsca, no bo jednak piekarnik zajmuje miejsce, no to jest taka alternatywa i ludzie, którzy to mają, bardzo sobie chwalą. Tak.
No właśnie my też tak rozważamy właśnie przyczepę i zaczęliśmy oglądać takie rozwiązania dopasowane do tego stylu życia i ja byłam w szoku na przykład, że są pralki, które się składa do takiego, wiecie, krążka i wow. I że naprawdę, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie ten sposób spędzania czasu jest po prostu popularny, to tych rozwiązań jest cała masa. Czy macie jeszcze jakieś wow, takie zapamiętane? Moment, o czym myślałam? Aha, wow, nie, wow może nie, ale tak właśnie myślałam, że też trzeba, przynajmniej w Polsce, warto sobie też uważać na w sklepach na słowo camper. Wszystko, co ma słowo camper, zazwyczaj podnosi wartość danego przedmiotu do góry. No dlatego i potem warto jest wow szukać, przy kasie. Wow jest przy kasie, dokładnie. Dlatego warto szukać jak alternatyw w innych sklepach właśnie, tak. W takich, no po prostu zwykłych, bo zazwyczaj to są te same rzeczy do... no do domu po prostu, które można zastosować w kamperze. Wiecie, teraz mi jest trudno w ogóle sobie przypomnieć, bo my już 3 lata żyjemy w tym vanie i my mamy no już wszystko przerobione, więc nawet rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, może dla kogoś, kto dopiero wchodzi w ten temat, w ten styl życia podróżowania, to może być coś odkrywczego. Jest takie wow, które... Ale to u kogoś w vanie widzieliśmy, u Kasi i... Nasz van. Oni sobie zrobili taki motyw, że sobie mieli takie otworki w suficie zrobili, haczyki tam założyli i podwieszali, zrobili sobie drewienko. No wyglądało to jak huśtawka, a to służyło im jako stolik. No i to był taki fajny efekt wow, bo szczególnie Kasia tam nam pokazywała, że w zależności jak mają łóżko rozłożone, czy ona tam siedzi, czy sobie leżą, no to im to może posłużyć jako stolik do oglądania filmów, albo ona sobie czasami na tym pracuje. I to rzeczywiście fajnie po prostu wyglądało, więc to na pewno był taki efekt wow. Tak, tak. Coś jeszcze. No mi się też podobają huśtawki. Ludzie sobie montują właśnie w temacie huśtawki też w vanach. No i jak nam się dobrze powiedzie tym razem, no to też sobie zamontujemy taką huśtawkę na wyjściu, żeby się huśtać albo żeby była właśnie jako fotel przy stoliku, więc tak. To w takim razie, skoro powiedzieliście nam o tych waszych wow, to czy są jakieś takie spektakularne wtopy, którymi chcielibyście się podzielić? Na samym początku pojechaliśmy w świat, źle podłączywszy nasz solar na dachu. Zamieniliśmy plus z minusem, po prostu podłączyliśmy źle, znaczy elektryk nam podłączył źle, ale to też jest w tym trochę mojej winy, bo on się mnie zapytał, czy na pewno czerwony kabel to jest plus, a czarny to jest minus. Ja mówię, no pewnie, że tak. No nie sprawdziliśmy tego i on to źle podłączył. Okazało się, że w fabryce ktoś po prostu pomylił kable. I standardową tą metodą oznaczania kolorami kabli było po prostu to na odwrót. No i byliśmy już po Bratysławie, gdzieś w Słowacji, czy w Czechach byliśmy, nie pamiętam. W Czechach. I kurczę, ja tak sobie myślę, kurczę, coś mi tu nie pasuje, ten akumulator się rozładowany jest cały czas, nic nie ładuje. No i wtedy zatrzymaliśmy się na parkingu, sprawdziliśmy miernikiem, okazało się, że nie ładuje, no i wtedy płacz i w ogóle stres, co tu zrobić, bo już wyjechaliśmy, nasz van life się rozpoczął, a tu taka wtopa, no i trzeba będzie wszystko zmieniać cały ten solar, no dużo, dużo strachu było. No ale pomyślałem, że zanim cokolwiek zrobimy, to podmienię te kable, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że co jest złego. No i podmieniłem, no i okazało się, że zaczęło ładować i poruszyliśmy dalej, ale stresu było co niemiara. Łzy, później taki, no, ogromna ilość stresu. Tak, więc to była taka pierwsza wtopa od razu, no, na samym początku. Mieliśmy też parę takich wtop, że na przykład oraz wjechaliśmy na parking w Chorwacji, to też na samym początku. I tak strasznie bujało i był taki wiatr, tam bura się zerwała, czyli taki mocny, porywisty wiatr w Chorwacji. I tak bujało naszym samochodem, myśmy po prostu... No przestraszyliśmy się, że nam przewróci ten samochód do morza i odpłyniemy. No i było spektakularnie, przepiękne miejsce, nikogo tam nie było, tylko my. No ale zjedliśmy tam obiad i potem podjęliśmy decyzję, że zawijamy się, bo się po prostu przestraszyliśmy, że coś nam się może stać. No a teraz już wiemy z doświadczenia lat, że to musiałby być niesamowicie mocny huragan, żeby porwał czytynowy samochód. Więc teraz już byśmy, no, zaświadczeni. Teraz byśmy wjechali w ląd w ogóle, byśmy tak. Nie siedzieli na wybrzeżu. No. Jeszcze mieliśmy też w Szwajcarii wtopy, bo mieliśmy na początku takie magnesy, które pisały Fruit Transit i czuliśmy się wtedy bezpieczniej, że nasz van wyglądał jak takie auto przewożące warzywa.
No i zapomnieliśmy ich ściągnąć, tych magnesów, na czas drogi. Wjechaliśmy na autostradę, no i dosyć szybko, może nie szybko, ale w którymś momencie po prostu zamachała do nas takim świecącym czymś. Policja. Wyświetlił się napis follow us, no i nas zabrali na ważenie, na kontrolę, co tam wieziemy i tak dalej. No i bo mamy te nalepki, że gdzie te warzywa i owoce, a my tacy... że to tylko tak jest przyczepione, że my jesteśmy kamperem. No i okazało się, że byli super mili ci ludzie, ale no było dla nas jakby zawsze to spotkanie z policją jest takie lekko stresujące, czy coś nam nie będą chcieli zarzucić. Jeszcze lepszy numer był, jak wjeżdżaliśmy do Szwajcarii, bo też nie wiedzieliśmy, że w Szwajcarii sprawdzają na granicy paszporty. No i po prostu tak sobie jechaliśmy, nie wiem, to było w Austrii byliśmy, z Austrii stopujesz. I tak nagle, o patrz Kaśka, teraz będziemy przekraczać granicę i przygotuj kamerę, nie? No i patrzymy, szlaban, i nagle nie było kolejki, więc od razu nas poprosili i kazali wyłączyć silnik, pokazać coś w środku. I ja sobie przypomniałem, że na środku naszego vana, w części mieszkalnej, jest butla gazowa, pusta, która nam się skończyła, a szukaliśmy w Austrii miejsca, gdzie można napełnić albo kupić butlę, wymienić, więc ja ją miałem przygotowaną, żeby pokazać, jak wygląda i żeby ewentualnie podmienić. A jak znaliśmy historię takich naszych znajomych, którzy mieszkają w Szwajcarii, oni powiedzieli, że tam nie można sobie tak po prostu przerobić kampera, nie można sobie wjeżdżać z butlą gazową, w ogóle nie można jeździć z butlą gazową na, z tyłu, jeżeli to nie jest profesjonalna instalacja gazowa z testem i że to podobno policja kontroluje. I jak ja usłyszałem, że ten policjant kazał mi otworzyć tył samochodu, to ja już byłem przekonany, że nas skonfiskują, zamkną w ogóle i samochód skonfiskują, a nas zamkną. I on wszedł do środka, tam był totalny rozgardiarz, bo też nie byliśmy totalnie przygotowani, że on tam ktokolwiek wejdzie. I ja nie wiedziałem, co mam zrobić. I ja tyłkiem po prostu zasłaniałem tą butlę i on pokazał, co macie tam w środku. Tam była lodówka i było pełno jedzenia. Tam też nie wolno niby tego jedzenia przewozić, ale ja sobie przypomniałem, że mam szwajcarski ser jakiś, nie? I ja otwieram i zacząłem mu pokazywać ten sery, appenzeller, coś tam jeszcze. A on tak popatrzył na mnie i mówi, dobra. A jeszcze przegrzebał nam śmieci w ogóle. Tak, ta reklamówka i on myślał, że tam coś jest. A ja cały czas zasłaniłem tą butlę. Jeszcze mam jedną dobrą wtopę, to taką świeżutką sprzed paru miesięcy. Nasi dobrzy przyjaciele zatrzymują się w takiej ekowiosce, można nazwać. To jest komuna i tam są tacy hippisi, tam jest wszystko bio, wszystko jest z upcyklingu, czyli tam z rzeczy, które oni gdzieś tam znaleźli i tak dalej. Więc wszystko jest takie w zgodzie z naturą. No i myśmy tam spędzili noc, pogadaliśmy z naszymi znajomymi, byliśmy zaproszeni na kolację i tak dalej. No i rano, z samego rana już ruszaliśmy dalej. No i ja jeszcze akurat żegnam się z naszymi przyjaciółmi, podchodzę do vana, Łukasz odpala i w tym momencie nasz silnik jest dieslem i to starym. I jeszcze był problem ze świecami i on w ogóle po prostu nie chciał odpalić. Coś tam się wydarzyło i puścił taką wielką, czarną chmurę, takiego bąka wielkiego po prostu. I to prosto kawałek za nami byli zaparkowani jacyś hippisi, którzy właśnie wyszli na kawę, na boso, dredy, wiecie, jakieś tam pióra wplecione i oni po prostu... Oni tak zobacz, takie wielkie oczy zrobili. Ja zrobiłam takie wielkie oczy. Nasi znajomi, tylko się na nich obejrzałam, też takie wielkie oczy. Po prostu, no wstyd, okropne. Tam ta laska jedna na boso, na trawie myła zęby. A my taka plama dosłownie. Szybciutko stamtąd wyjechaliśmy. Bardzo ten szybko. Ten dym się unosił jeszcze tam nad nimi, jak już nas nie było. Faktycznie, no. No faktycznie, to mieliście tych przygód co niemiara. A z takiej praktycznej strony, o czym myśleć, kiedy planujemy noclegi? Bo to jest chyba też taka rzecz, która takiego stracha może napędzić. Jak w ogóle zacząć się szukać? Jak w ogóle ugryźć ten temat? No właśnie, są takie aplikacje, pojawiły się nawet po polsku, jeszcze nie za bardzo się z nimi zapoznałem, tymi polskimi wersjami, ale jest taka aplikacja Park4Night i tam ludzie z całej Europy zaznaczają miejscówki, gdzie można spać na dziko albo nie. Różne są tam opcje, tam sobie można zaznaczyć albo płatne, albo bezpłatne, albo w naturze, albo na jakimś parkingu, więc to jest bardzo, bardzo ułatwiające życie. Taka aplikacja. Można też na Google Mapsie na rzut z kamery, z satelity. Można sobie wypatrzeć takie miejsce. No i przede wszystkim też przyjeżdżając na takie miejsce, to trzeba też słuchać swojej intuicji.
bo jeżeli coś ci podpowiada, że coś jest nie tak, no to najlepiej od razu pojechać, bo ta intuicja będzie całą noc później drążyć i każdy szelest, każdy jakiś dźwięk z zewnątrz będzie mówił, że coś jest nie tak. Więc jak nauczeni doświadczeniem, jak przyjeżdżamy na jakieś miejsce i coś widzimy, że nie pasuje nam, to po prostu odjeżdżamy. Czasami też zjemy obiad, posiedzimy jeszcze chwilę, ale potem spadamy, bo po prostu potem się ciężko śpi. Tak, i takim zawsze weryfikujemy, staram się przyjechać za widoku i weryfikujemy, czy na przykład nie ma śmieci dookoła. Jak jest dużo śmieci, szczególnie butelek, no to jest taki jasny znak, że tutaj się lubią ludzie spotkać i coś sobie wypić. Jak sobie wypiją, to często się tam jakieś imprezy zaczynają. To nie jest niebezpieczne. Te imprezy nie są niebezpieczne, one są głośne, no bo ta młodzież, bo domyślam się, że to jest młodzież, która przyjeżdża o 3 nad ranem i słucha głośno techno albo jakiegoś czegoś i... Nie da się spać. No nie da się spać. A jeszcze z takich miejsc to jest akurat rada, którą kiedyś powiedział Karol Lewandowski i no z naszego doświadczenia ona się super sprawdza, czyli jeziora albo rzeki, właśnie wchodzi się na ten widok satelitarny i szuka się wyjeżdżonych ścieżek. To prawdopodobnie są, znaczy zazwyczaj to są wędkarze po prostu, którzy mają swoje spoty i wędkarze nigdy nie przeganiają. Nie spotkało nam się, żeby nie zdarzyło nam się, żeby nam jacyś wędkarze przegonili. W ogóle nas nikt nie przegonił. Przez 3 lata podróżowania mieliśmy raz na taki pan w Chorwacji, ale Chorwacja to jest taki specyficzny kraj, jeżeli chodzi o wanlefowanie na dziko. To nam po prostu powiedział, że tutaj nie możemy spać. No to przejechaliśmy 2 metry, tam może nie 2 metry, i 2 ulice dalej i tam spaliśmy. A tak to przez 3 lata nikt nas kompletnie nie wyprosił żadnego miejsca. No Portugalia się niestety trochę zmienia teraz. I w Portugalii nas wyprosili policjanci. Ale to było w Parku Narodowym i tam mieli prawo, było zakaz wjazdu dla kamperów. I wiedzieliśmy o tym, że nie możemy tam spać i już dostaliśmy kiedyś tam pouczenie od policji, ale zlekceważyliśmy je i dlatego też potem musieliśmy zapłacić karę. Ale to nie było tak, że ktoś z miejscowych nam zagroził, nie? No po prostu tam złamaliśmy prawo. I dostaliśmy ale było karę. Warto, bo to była najlepsza miejscówka portugalska, tuż tak. praktycznie na niewielkim klifie na plaży. I chwilę później już ją zamknęli, już nikt tam mniej więcej nie zatrzyma się na noc. Więc byliśmy jednymi z ostatnich, którzy tam spali. No. A jeszcze taka, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tak już kończąc ten wątek, to taka rada dla osób, które będą chciały spać gdziekolwiek na dziko, no to zawsze my mamy przygotowany samochód gotowy do odjazdu. Czyli jest po prostu zaparkowany tak kierunkiem jazdy, że po prostu można wsiąść i jechać. I raz mieliśmy taką sytuację w Hiszpanii, że ktoś nam rzucił petardy i to był środek lasu i to było też późno w nocy i nie wiemy do dziś, czy to był żart, czy ktoś nas chciał napaść, nie wiemy. Natomiast nasz samochód był przygotowany do startu, więc tylko rzuciliśmy, ja wtedy jadłem zupę, rzuciłem ją do zlewu i odpaliłem silnik, nie patrząc w ogóle na to, co się dzieje wokół samochodu, tylko od razu odjechaliśmy. No i to jest taki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zawsze mamy taką zasadę, że parkujemy. No, żeby nie nawracać. Tak. A jak wygląda sprawa planowania zwiedzania atrakcji? Jak sobie z tym dajecie radę w podróży? Właśnie jestem na świeżo, bo ostatnio pytałam o to naszych widzów i obserwatorów na Instagramie. U nas to wygląda tak, że albo mamy już w głowie jakiś gotowy plan, w sensie wybieramy za taki duży cel, na przykład jakieś państwo, na przykład teraz mi po głowie chodzi Armenia, bo ostatnio czytałam fajną książkę Juliusza Strachoty i on właśnie opisywał Armenię i tak mi się zamarzyło, że kurczę, no to jest taki kraj, w którym nigdy nie byłam, o którym rzadko kiedy w ogóle myślę, praktycznie nie znam go ze zdjęć, no i tak się zaczęłam przyglądać i teraz mnie kusi. No ale jak już byśmy tam byli w Armenii, to zazwyczaj wtedy szukamy w internecie jakichś takich porad, ja bardzo lubię szukać, często są jakieś strony, gdzie właśnie są porady lokalsów, więc wtedy lubię wyszukiwać takie miejsca, które sami polecają mieszkańcy po prostu, bo jakby te oczywiste punkty są oczywiste i to się zawsze wie i to na każdej tablicy można znaleźć, a ja lubię znajdywać właśnie takie mniej oczywiste rzeczy. Jak mamy okazję z kimś porozmawiać, kto był w tym kraju albo kto tam mieszka, bo czasami nam się gdzieś tam uda nawiązać z kimś kontakt, no to zawsze też pytamy o porady tych lokalnych ludzi.
A jak jesteśmy w mieście, to staramy się zawsze wybrać na... na w, dużym się mieście, w dużym mieście, Freewalk Tour. Na Freewalk Tour, czyli po prostu takie oprowadzanie po mieście przez jakiegoś pasjonata, czy czasami studentów, no i wtedy też przy okazji zawsze gdzieś tam ktoś coś poleci ciekawego. To jest super. Tak, to jest fajna rzecz. To polecam, jak ktoś będzie w dużym mieście, w jakiejś stolicy, albo po prostu w dużym mieście, bo to najczęściej jest tam, to taka ilość ciekawostek, jaką dają ci przewodnicy, to jest warte. Aha, no i tak, no jeszcze na bieżąco, teraz trochę mniej, ale jak się przygotowaliśmy do podróży, no to już mieliśmy w głowie, że ta podróż się stanie, to wtedy zaznaczaliśmy sobie pineski na mapie. I potem, jak już byliśmy w danym kraju, to otwieraliśmy, co tutaj mamy zaznaczonego. Mieliśmy... O, Greener Sea w Austrii, jedziemy. Mieliśmy taką mapę marzeń, no w ogóle jak się narodził pomysł Van Life'u, to wtedy już od samego początku, gdzieś tam na Instagramie, jak widziałem jakiś ładny widoczek, to sprawdzałem, co to jest. I od razu pyk na moją mapę, na naszą mapę marzeń. No i później tam te pierwsze miesiące, przynajmniej przez pierwszy rok, pierwsze 8 miesięcy podróży wyznaczone było naszymi marzeniami takimi właśnie z Instagrama. Albo gdzieś tam ktoś nam powiedział, że tam warto jechać, że pinecka była. No i patrzyliśmy się, o to w tym kraju widzimy to, to, to i to. No to jedziemy tu. No teraz to jest taki bardziej spontan. Ja się całkowicie zgadzam z waszą poradą odnośnie przewodników i osób, które właśnie oprowadzają i opowiadają te ciekawostki. My też zawsze tak robimy i dzięki temu dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy o wielu bardzo o historii, o ludziach. O takich zależnościach, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I to jest w ogóle taki insight, którego nie ma nikt spoza, nie? Dokładnie. I często nawet, jeżeli są jakieś tablice informacyjne czy coś, to nawet jak się to przeczyta, to też nie jest w takiej formie nigdy fajnie podane jak ktoś, a jeszcze tym bardziej jak ten ktoś ma talent do opowiadania, to już w ogóle. To prawda. Byliśmy niedawno w Bieszczadach. W Bieszczadach było to Muzeum Łemków. Kultury Łemkowskiej. I to jest taka wiejska chata na taki skansen. I ja tam poszedłem w jeden dzień, już wieczorem było to zamknięte. No i bardzo ładnie pochodziłem, pooglądałem, no i super, nie? No to pięknie, tam grzyli i tak dalej. Natomiast na drugi dzień poszliśmy do środka, znaczy na godzinę otwarcia i tam ta pani, która tam pracuje, ona nas oprowadziła i przez chyba półtorej godziny opowiadała o tej kulturze i historii Łemków i tak dużo rzeczy się dowiedzieliśmy, że no to już było tak przyjemne słuchać w ogóle. Jeszcze taką pasją ona opowiadała o tym. I nigdzie bym tego nie wyczytał i nigdzie bym tego nie zobaczył. Tego, co ta kobieta, która całe życie po prostu w tym siedzi, nam przekazała. To była Zyndranowa w Beskidzie Niskim. Tak, piękna. Polecamy. Jeśli ktoś będzie tam, to warto przyjechać. No cudownie ta pani opowiadała. Miała taką wiedzę historyczną, ale nie rzucała nam datami, tylko nakreślała tło i opowiadała o jakichś takich szczegółach, bardzo często właśnie odnosząc się już stricte do tej wsi i do tego domu, w którym akurat, do chyży, tak, w której byliśmy. Super. To prawda, mamy bardzo podobne doświadczenie. Raz w Grecji pojechaliśmy zobaczyć takie miasteczko, które zostało zasypane po wybuchu wulkanu tysiące lat temu. No i to weszliśmy... było na wyspie Santorini. A, tak, na Santorini. Weszliśmy, obejrzeliśmy to w 10 minut, wyszliśmy jakby spoko. No, ale... Ruiny to ruiny, ruiny, nie? To ruiny. Ale przy wejściu są tam w Grecji zawsze przewodnicy, tacy off license, których można samemu wynająć i na przykład można po prostu się z ludźmi dogadać, oni tam czekają, aż się uzbiera grupa i wchodzą taką swoją grupą. I weszliśmy tam jeszcze raz z tą panią i spędziliśmy 3 godziny, wyszliśmy z głową pełną ciekawostek i w ogóle to było jedno z fajniejszych wycieczek, które tak samo jak w Splicie, jak nas po pałacu Dioklecjana oprowadzał przewodnik. No to też fantastyczne to było. Te wszystkie insighty, ciekawostki o tym miejscu, o różnych rzeźbach. Na przykład siedzieliśmy, nie wiem, czy byliście w Splicie w Chorwacji i jak jest ten główny plac, jak są te schodki, tam wieczorami zawsze ludzie siedzą, piją piwko, jakaś muzyka leci albo tańce i tam na przykład w rogu, niewiele osób na to zwraca, ale w dwóch rogach są dwa małe sfinksy, które przyjechały z Egiptu i one aktualnie są oceniane, że mają około 6 tysięcy lat. Tak. I wiecie, ja nagle tak sobie siedzimy, pijemy sobie tutaj piwko, wszystko jest eleganckie, tak siedzimy, mówimy, ej, siedzimy sobie w ogóle około sfinksa, koło wytworu ludzkiej ręki, jakiejś rzeźby, która ma 6 tysięcy lat. W ogóle wow, nie?
I też dowiedzieliśmy się tylko dzięki temu przewodnikowi, który jeszcze był statystą na planie Gry o Tron, więc nam dał dwa razy dał nam ciekawostki o aktorach i w ogóle o serialu, więc super byliśmy było. Super zadowoleni. Ale przechodzę do kolejnego zagadnienia ważnego i dużego w wakacjowaniu czy życiu w wanie. Jak się gotuje w wanie? Prosto, najlepiej jednogarnkowo. I coś, co nie wymaga... No, nie mamy piekarnika, więc odpadają wszystkie pieczenie. Wszystkie rzeczy z karty, z książki kucharskiej wypadają. No i jest patelnia, wok, no i jakieś takie są smażone rzeczy. Ale no najczęściej są to proste. My się zakochaliśmy też w kataplanie. To jest taka potrawa kuchni portugalskiej. I jednocześnie nazwa patelni, takiego garnka, który przypomina łoka po prostu zamkniętego drugim łokiem. I tam się wrzuca owoce morza, warzywa, sos pomidorowy, przyprawy, zamyka i tak jakby to się dusi w środku przez godzinę, 20 minut, zależy od tego, co tam wrzucamy, do godzinki i gotowe jest danie. No i to był nasz hit, który jedliśmy przez prawie rok, bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu. A teraz to gotujemy, no... Teraz mamy problem z gotowaniem. Tak, kurczę, wszystko nam się przyjadło, bo tak wcześniej to zazwyczaj właśnie bardzo dużo makaronów jedliśmy. Tak. I te makarony jakoś tak królowały. Teraz przejadły mi się makarony. Cała Skandynawia. Sos pomidorowy mi się całkowicie przejadł, więc teraz czekam na ten piekarnik. Teraz czekam na piekarnik. No na pewno mamy tak, że w podróży śniadaniem zazwyczaj jest owsianka. I przez, szczególnie jak są te zimne miesiące, chłodniejsze, no to zawsze ta owsianka króluje. Jajecznica, kiełbaski, te sprawy. W zależności, bo my też czasami jesteśmy wegetarianami, czasami nie, więc to w zależności od czasu, albo czasami mamy strasznie na owoce i jedziemy do sklepu, czyli warzywa i kupujemy tylko warzywa, a później znowuż tylko jakieś tłuste rzeczy, nie? Więc to u nas ale to jest też takie... jest takie nasze, bo no, poznaliśmy ludzi, którzy gotują, pasjonują się gotowaniem i oni fajnie sobie gotują, bez problemów, mają wszystko, co potrzeba. No, wydaje mi się, że tylko ta liczba przypraw jest ograniczona, że no nie wozi się takich przypraw, które używa się bardzo rzadko, więc takich, jakichś takich może orientalnych przypraw, potraw się nie za bardzo gotuje. Natomiast no, jeśli ktoś się pasjonuje kuchnią, to będzie miał wszystko, co chce. Ostatnio robiliśmy awantura dziewczynie, w sensie nagrywaliśmy, pokazywaliśmy jej kampera i ona wozi ze sobą Thermomix i ma wszystko, co potrzebuje, ten Thermomix tam działa, ona gotuje to, co lubi, co potrzebuje. Także da się wszystko, to zależy bardzo od człowieka. My jesteśmy akurat tacy, ja nie jestem, no nie pasjonuję się gotowaniem, więc ja szukam jak najprostszych rzeczy. Przestań. Kasia robi tak pyszny ramen, którego nie jadłem nigdzie. W Warszawie, w różnych krajach jedliśmy pyszne rameny, natomiast Kasia robi fenomenalny i to jeszcze wegetariański, albo wegański nawet, nie, bo z jajkiem to nie, to wegetariański. I robi to fenomenalnie, przepysznie i nawet w wanie można zrobić pyszny ramen. No ale to jest bardzo prosta wersja właśnie. Nie. Wygląda, jest instagramowa. Ma jajko i glony i wszystko, więc jest to pyszne. No tak, bo my tam podglądamy waszą kuchnię i my obydwoje lubimy jeść, lubimy gotować, więc to jest dla nas ważny aspekt waszych filmów. Ten ramen, Kasi, jest nam dobrze znany. Tak i w ogóle zawsze zwracaliśmy uwagę na to, że też bardzo lokalnie jecie i że kupujecie te składniki i na tych marketach bywacie i w supermarketach też. I ja najlepsze wspomnienie z waszej kuchni to mam, jak robiliście pizzę na plaży. I ja pamiętam, że my wtedy jedliśmy obiad. Za oknem padał deszcz i mówiliśmy sobie, tak trzeba żyć. Tak. To było przepiękne. Ojej, i to... ale mieliśmy taką, bo wtedy nagrywaliśmy, bo była nasza przyjaciółka, a raz mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy taki nagranie, zaprosił nas taki amerykański vanlifer, który robi właśnie nagrania z innymi vanliferami, akurat był w Europie. I ten gościu nas mega też inspirował, jego jakby film zrobiony przez niego był pierwszym filmem, który zobaczyliśmy dotyczącym vanlife'u, więc dla nas to było olbrzymie przeżycie. A że chłopak miał porezerwowanych kilka vanlife'rów w ciągu dnia, więc my staliśmy o 6 rano tego dnia, żeby nagrywać.
Zaczęliśmy finalnie o 7, zeszło nam cały poranek, no i byliśmy tacy bardzo zmęczeni, bo byliśmy zestresowani po prostu całą sytuacją, bo to było po angielsku i tak dalej. I pamiętam, że potem pojechaliśmy na plażę, wzięliśmy właśnie, bo to był taki grill specjalny, znaleźliśmy taką wnękę w skałach, rozłożyliśmy nasze fotele, postawiliśmy sobie tego grilla, na to ta pizza, przed nami był tylko ocean, bo akurat taka pogoda była dosyć pochmurna, więc ludzi w ogóle tam nie było i wtedy poczułam, że tak. Po to wyjechaliśmy. To był taki taras z klifu, wydrążony w skalę tylko dla nas. Pizza smaży się obok, piwko w ręce i przed nami po prostu... A my po robocie. Horyzont, nie? To było niesamowite. Tak. Tak. My wielokrotnie mieliśmy właśnie takie, że... Nie, tak, no, tak podglądaliśmy te wasze ryby, te wasze krewetki, to totalnie to, zawsze nas w nasze smaki uderzało. Tym bardziej, że bardzo często właśnie my mamy taką rutynę, że oglądamy wasze odcinki właśnie podczas jedzenia obiadu, że siadamy sobie po tej samej stronie stołu, stawiamy sobie na środku tablecik, oglądamy was i sobie jemy obiadek. Ja tak mam z McDonald's Gessler, z kuchennymi rewolucjami. Kiedyś to właśnie zawsze było jemy obiad, to co? Kuchenne rewolucje? To kuchenne rewolucje. I właśnie bardzo, bardzo często też lubiliśmy to robić, bo no ten temat jedzenia u was jest takim dużym tematem, tak, bym powiedział. W ogóle często nie miałam się... takiego poczucia, jak Kasia powiedziała, że nie przepadacie za gotowaniem, czy że tak to nie jest rzecz, którą... Bo ja widzę, że to jest u was duży temat. Oczywiście, też. Ja też bym tak powiedział. Może to teraz. Może to wynika teraz. My teraz jesteśmy troszeczkę, no bo dlatego też wyjechaliśmy, no nie mamy dostępu do tych ocopowców morza i do tych ryb i tak dalej, za czym bardzo ubolewam, ponieważ ja kocham po prostu te dorady i te robalo i te wszystkie te rybki portugalskie, czy z grilla, czy z patelni nawet, nie? Więc to jest niesamowite i mule, i Boże, jeszcze te ostrygi. Mamy w Portugalii taką farmę ostryg, odkryliśmy. Po prostu spaliśmy tam w nocy raz i jak się rano obudziliśmy, to zobaczyliśmy, że tam jest po prostu farma ostryg i nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje wcześniej. I oni tam hodują te ostrygi i potem wysyłają na całą Europę. No i tam można za 5 euro kupić siatkę. Kilo. Siatę po prostu. No i tam jest więcej niż kilo, tak? Mi się wydaje, no. Siatę tych ostryg. No i to jest taki rarytas w ekskluzywnych hotelach, a my w Wanie, czy gdzieś tam na plaży, raz było jakieś walentynki tego roku, kupiliśmy sobie, pojechaliśmy na tą plażę, po drodze kupiliśmy siatkę ostryk, wzięliśmy ze sobą serwetkę, czamtą szmatkę jakąś, nożyk, cytrynkę, winko nie było wtedy nie winka. Było winka, nie. Coś to jakieś inne napoje. No. I pyk na plaży, potem te muszelki zostawiliśmy tam gdzieś przy wydmach, no i posprzątane. Więc tak, bo rzeczywiście, wtedy jak gdzieś podróżujemy, to zawsze staramy się wybierać, albo dowiedzieć, co spróbować, albo no, gdzieś tam widzimy i kombinujemy, to spróbujemy, tam spróbujemy. Jak byliśmy w Finlandii, to kupiliśmy sobie taką wędlinę z renifera, natomiast jak byliśmy w Norwegii, to nasza przyjaciółka, która tam mieszka, ona zna kogoś, kto upolował świeżo renifera. A tych reniferów podobno tam jest więcej niż ludzi, bo my na początku się baliśmy, przecież się uznawaliśmy, że to jest nieetyczne jeść renifera, bo jest taki piękny i w ogóle, a ich tam jest więcej niż ludzi i to jest dla nich jak świnia czy krowa dla nas, Europejczyków. Więc zgodziliśmy się, że przygotowała nam ten gulasz, więc jedliśmy ten gulasz, czy jakiś taki, no nie wiem, no gulasz, no. Przypominało to gulasz. No bo więc jeść kochamy. Tak, gdzie nie jesteśmy, to coś jemy. Ostatnio jak wracaliśmy do Polski, to przejeżdżaliśmy przez Francję i mi się cały czas przypominał ten film Julia Child i ona tam, Julia Child, cały czas beef bourguignon robiła, beef bourguignon, więc sobie myślę, no jak jestem we Francji, to muszę jeść pod beef bourguignon. No co prawda nie z restauracji, ale z takiego sklepu, ale jedzenie we Francji jest na zawsze, nawet w zwykłym sklepie na najwyższym poziomie, więc kupiliśmy sobie takie gotowe z ziemniaczkami, beef bourguignon, odgrzaliśmy w garnku, no i pojedzeni, pojechaliśmy dalej. O właśnie, jeszcze, jak już powiedziałem to jest bardzo ważna zasada, żeby się nie kłócić w podróży, trzeba być pojedzonym. I mamy to już przetestowane przez lata, że jak coś zaczyna się dziać między nami, jakieś takie narastają napięcia albo ktoś jest niemiły, to wtedy jest znak, że musimy szybko zrobić postój. I to jest po prostu już czerwony alarm. Bo no, tak. Więc w głodnym, broń Boże, Polak nie może, człowiek nie może być głodny w podróży, bo to się kończy źle.
Polecam mieć jakieś backupowe chrupeczki na szybką przekąskę. U nas się sprawdza fenomenalnie. Tak. Zdamy z autopsji. No dobra, było o jedzeniu, to jeszcze zapytam o higienę osobistą, bo to też jest taka rzecz, która mnie na przykład bardzo mocno stopuje przed nawet spróbowaniem takiego wakacyjnych wyjazdów. Jak sobie z tym radzić? Nie ma problemu. Wbrew pozorom, ja bardzo... Tak, w naszym vanie, którym jeździliśmy do tej pory, nie było łazienki. Mieliśmy tak zwane prysznice outdoorowe różnego rodzaju, no ale finalnie kończyło się tak bardzo często, że myliśmy się co jakieś 2-3 dni, w sensie, że prysznic braliśmy. I tak, przede wszystkim ani nic nam się nie stało, nie zagrzybieliśmy, niespecjalnie nawet śmierdzieliśmy. Ja czytałam potem na ten temat trochę badań różnych i okazuje się, że niektórzy dermatolodzy, niektórzy naukowcy wręcz zalecają właśnie mycie się co drugi dzień. Takie szorowanie ciała, po prostu mydło, prysznic. Na co dzień po prostu miejsca, że tak powiem, strategiczne, miejsca, które czujemy, że po prostu trzeba umyć dla takiego komfortu. Oczywiście też tak uogólniam trochę, no bo to też zależy od człowieka, ale chodzi mi o to, że po prostu okazało się, że to nie jest jakiś problem, że ta woda, miska z wodą w zupełności wystarcza. My mieliśmy też właśnie taką, ja to gdzieś przeczytałam, że w górach ludzie tak robią, że mają po prostu taką niewielką jakąś szmatkę, a czasami nadużywają jakiegoś tam ubrania, namaczają i po prostu całe ciało sobie w ten sposób myją. Więc to absolutnie nie jest problem. Co więcej, wiadomo, że to też trochę zależy od człowieka, no ale my bardzo szybko weszliśmy, w sensie po pół roku weszliśmy w taki tryb życia w przyrodzie. Więc my przestaliśmy praktycznie odwiedzać miasta, tylko raz na czas zjawialiśmy się w mieście, w związku z czym nikt nas nie obserwował, nie mieliśmy się dla kogo stroić, nie trzeba się było malować, więc gdzieś tam tych kosmetyków ja używam szczególnie coraz mniej i mniej. Też w podróży, nawet jak tę prysznicę bierzemy, to jakoś tak zawsze tego czasu jest trochę mniej. Więc koniec końców zaczęliśmy po prostu o wiele mniej kosmetyków używać i to mnie akurat super zaczęło cieszyć, bo zauważyłam, że też wytwarzam dzięki temu no trochę mniej śmieci. Także to jest taki temat, który wydaje się chyba taki straszny, bo z tego względu, że my jesteśmy jakoś tak strasznie przywiązani do tego mycia się codziennego, no tak po prostu jesteśmy właśnie nauczeni, a bardzo szybko w podróży wychodzi na to, że no nie jest to konieczność. Wiadomo, że zęby się myje codziennie, buzie, zawsze jest okazja umyć buzię, ale tak jak też rozmawiałam z różnymi podróżnikami, no to słyszałam, że historie, że ludzie mieli półlitrową butelkę wody w podróży i właśnie tak się myli i udawało im się to. Są jeszcze też te słynne chusteczki nawilżane dziecięce, więc zawsze w najgorszym wypadku można włączyć takie coś, ale... nie ma z tym problemu. Naprawdę nie ma tak, żebyśmy odczuli jakoś fizycznie dyskomfort przez to. No wiadomo, zdarzyło nam się taki hardkorowy tydzień bez prysznica, no to wtedy rzeczywiście szczególnie ja odczułam, że moje włosy wymagają umycia, ale dla chcącego też nic trudnego i wbrew pozorom są strumienie, są jeziora zawsze, wakacje, ale nawet w tych takich zimniejszych porach też zawsze można gdzieś coś znaleźć. Stacje benzynowe, kempingi, dokładnie. Camperplace i baseny. Jest tak dużo miejsc, gdzie można wziąć prysznic w Europie, że z tym nie ma problemu. A jeśli jest jakaś taka olbrzymia potrzeba, no to włącza się wtedy też olbrzymia kreatywność. I zawsze gdzieś jesteśmy w stanie coś znaleźć, więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia, którą należy się jakoś bać, specjalnie przejmować. Można też mieć prysznic wbudowany w kamperze, wtedy jest to już jest luksus, albo taki prysznic zewnętrzny, no i wtedy to już jest mniej luksusowo, ale też można się umyć i tak też przez te 3 lata sobie dawaliśmy radę. No tak, i pokazywaliście to też na swoich filmach. Pamiętam, jak byłam bardzo zaskoczona, jak Łukasz szedł się kąpać na stacji benzynowej. W ogóle nie słyszałam o takim rozwiązaniu wcześniej. Tak, ale wielokrotnie były właśnie w waszych vlogach, gdy jeszcze robiliście to właśnie. O, cześć, właśnie wyszedłem z basenu, Kasia jeszcze suszy włosy. Często się zdarzało, też to pamiętam. Tak, różne miejsca. To jeszcze czasy przedcovidowe. Te baseny i no. Potem się to bardzo zmieniło. Ale nie, właśnie bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, że kreatywność, tak? Że siedzimy w domu, mamy łazienkę pod nosem i jesteśmy trochę w naszym myśleniu ograniczeni tym, no bo hello, no jak ja mam żyć bez łazienki? Tylko jak się człowiek nad tym zastanowi i zacznie szukać, to te łazienki znajdzie wszędzie pod ręką. Tak. Ja jeszcze mam takie skojarzenie, tak szybko dodam taką dygresję, bo niedawno oglądałam film Globstory o Masajach i tam właśnie jest
Kobieta Europejka, która zamieszkała z Masajami, ona ma męża Masaja i ona opowiada, że często właśnie Europejczycy się dziwią, że jak ona tak może, że bez prysznica, ona mówi, no tamtej wody po prostu nie ma. Tam są inne priorytety, kiedy już ta woda jest. I mnie się wydaje, że właśnie to jest takie bardzo, no my jesteśmy bardzo mocno przywiązani do naszego właśnie punktu widzenia, do tego, co my znamy. A okazuje się, że wiele rzeczy, jakby, że sposobów życia jest o wiele więcej niż ten jeden, który my właśnie znamy z naszych doświadczeń. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to jeszcze tylko wspomnę dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że Kasia na początku roku nagrała film na waszym kanale o tym właśnie, jak wygląda higiena osobista w wanie, jak wygląda miesiączkowanie w wanie i to jest też takie kompendium wiedzy, do którego można zajrzeć. I super, że to zrobiłaś, bo dla mnie to było takie otwierające bardzo. O, cieszę się. Trochę się tak stresowałam, właśnie nie wiedziałam, czy jest sens o tym, bo ja nie jestem jakoś, nie wiem, nie jestem taką kobietą właśnie kosmetyki i tak dalej, ale no ale gdzieś tam co jakiś czas były pytania właśnie, jak jest też z prostowaniem włosów, czy właśnie z myciem, czy z kręceniem, czy z farbowaniem. No kobiety się zastanawiają nad tym, a no nie jest to. Wszystko da się po prostu ogarnąć. Wszystko. Szczególnie tu w Europie. Jak się podróżuje po Europie, to nie ma najmniejszego problemu. Moim zdaniem to był bardzo ważny odcinek i bardzo potrzebny. Szczególnie właśnie dla takich ludzi jak my, ale myślę, że nie tylko. Którzy gdzieś tam sobie myślą, gdzieś planują, marzą o właśnie o spróbowaniu życia w wanie albo podróży po prostu na weekend, na tydzień czy na jakieś dłuższe wakacje właśnie po to, żeby tak myślowo się po prostu oswoić z tym, że no okej, jak mam, nie wiem, jako kobieta na przykład, jak mam sobie poradzić, jeżeli dostanę miesiączki, czy właśnie jak zadbać o higienę i tak dalej, bo tak już powiem tutaj prywaty trochę. Ja osobiście właśnie dlatego zacząłem was oglądać i tak na was trafiłem, bo po prostu szukałem inspiracji do tego, jak można by było zacząć van life, bo to jest też coś, co mnie się osobiście bardzo marzyło i dalej mi się marzy. Ale Judyta, jak słyszała van, camper, kemping, a tam jest prysznic, a tam jest łazienka, bo jak nie ma porządnej toalety, to ja nie jadę. Typowe. No jest to często, zdarza się. Ja jestem bardzo wygodna. Tak. Ale trochę mi się też zmienia już. Tak, i też widzę, że właśnie z racji tego, że regularnie was oglądamy, że regularnie, bo nie tylko was, bo też i oglądamy Ole i Karola Lewandowskich z Busem przez Świat, też ich regularnie podglądamy i zazdrościmy tej Madeiry, tak by the way. My też. To też pozwoliło nam się to tak troszeczkę mentalnie oswoić, jakby na sucho, w cudzysłowie, oswoić się po prostu z tymi różnymi wyzwaniami, które mogą nas trafić i dają też takiej otuchy, tak, że oto wyruszyli ludzie, którzy nigdy nie żyli w wanie i żyją tam już trzeci rok i żyją, nie umarli. I da się, nie? To kurde, może ja też dam radę, a przynajmniej spróbuję, nie? Bo czy to jest dla mnie, nie wiem, ale dopóki nie spróbuję, to się nie przekonam. Totalnie się z tym zgadzam, jak najbardziej. Taka była też nasza misja, żeby dzielić się tymi naszymi przygodami z van life'em, odkrywanie tego van life'u, żeby pokazać innym, że tak można. Bo jak my jak zaczynaliśmy, to po polsku nie było ani jednego kanału, no był tylko Busem przez Świat, ale oni podróżowali troszeczkę inaczej, bo w namiotach spali i tak dalej. Natomiast taki stricte van life to nie było żadnego kanału wtedy. Teraz już jest, trochę więcej, ale no inspirujemy tymi... To jest nas to samych dziwi od samego początku, jakim sposobem nasz kanał tak szybko urósł i trafił do tak dużej ilości ludzi, bo tylko pokazujemy nasze życie. No, co prawda życie w wanie, ale takie zwykłe życie. No, ale coś tam każdy dla siebie znajduje. Ale też właśnie dużo ludzi podkreśla to, że to jest dla nich ważne, że my nie mieliśmy żadnego przygotowania, tak, żadnej próby, żadnego, nawet nigdy wcześniej kamperem nie wyjechaliśmy. I od początku jakby... No nie tuszowaliśmy niczego, jakby pokazywaliśmy, jak się odnajdujemy w tej rzeczywistości. I też fakt, że myśmy się po prostu tak w ciemno puścili, bo no, zrezygnowaliśmy z pracy, nie wiedzieliśmy, czy za rok będziemy dalej. No nie mieliśmy pojęcia, co się wydarzy. My nie byliśmy... I to dużo ludzi
daje im taką otuchę, że skoro nam się udało bez jakiegoś większego planu poradzić, to im się też uda, bo my jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi, którzy gdzieś tam po prostu zaryzykowali i się udało. My nie byliśmy żadnymi podróżnikami, my nigdy nie spaliśmy w namiocie. Raz spaliśmy na festiwalu muzycznym i no, to nie można nazwać snem nawet, to taką lekką dżemką, a to nigdy nie byliśmy tak gdzieś tam, tacy, wiecie, podróżnicy, że outdoorowe ubrania mają i tak dalej. No my nie mieliśmy takich rzeczy i nawet jak wyjechaliśmy w kamperze, to mieliśmy ze sobą dżinsy, biurowe takie, to co chodziliśmy po Bristolu, to zabraliśmy do vana i pamiętam nawet jakaś marka, firma odzieżowa się zgłosiła, że oni chcieliby nam dać, tam przekazać jakieś takie outdoorowe ubrania i ja tak popatrzyłem na to, ale ja nie chodzę w takich rzeczach, ja nawet takich rzeczy nie, co mi z tego, że oni mi to dadzą, no i nie wzięliśmy tego zestawu, czy jakichś kurtek i tak dalej. Więc no my jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi, pokazaliśmy, że takie zwykli, szary Łukasz, szara Kasia z ulicy mogą sobie po prostu jeździć i zwiedzać świat i codziennie się budzić w innym miejscu. No i myślę, że właśnie taką historią po prostu ruszyliście te setki tysięcy serc i wlaliście w nie nadzieję i no ja jako widz, teraz przedstawiciel całej tej rzeszy ludzi, my możemy wam tylko powiedzieć dziękujemy. No, dziękujemy. Bardzo dziękujemy, no bo jak to Ola pięknie ostatnio Lewandowska się podsumowała, bez was też nie byłoby nas tak naprawdę w tym internecie i to jest taka piękna symbioza, z której chyba wszyscy czerpiemy coś dla siebie. Jasne i my jako twórcy podcastowi też mamy swoją publiczność i też często otrzymujemy jakiś właśnie feedback od nich. To jest w ogóle niesamowite. A też po prostu zaczęliśmy sobie nagrywać. Tak, nie? I też o swoim życiu. I to jest niesamowite, że ludzie się tym inspirują. Że to ktoś też w ogóle chciał tego w ogóle zacząć słuchać. No tak, ale że potem jeszcze wprowadza to w życie i pisze, że to jest super i że u niego też się sprawdza. Ale myślę, że to jest w ogóle super podsumowanie naszej rozmowy i chciałabym was jeszcze zapytać, gdzie teraz wyruszacie i kiedy? Plan był taki, bo teraz budujemy nowego kampera od paru miesięcy. Mieliśmy szybciej go wybudować i od 1 czerwca mieliśmy jechać na wyprawę do Norwegii. Niestety kamper jeszcze jest daleko do finiszu, powijaka. Norwegia jest zamknięta, nie przyjmują turystów, więc na razie nie wiemy, gdzie pojedziemy. Wiemy, na pewno pojedziemy nad Polskie Morze do naszych dobrych znajomych węży mord w drodze, którzy mają zapiekanki. Tak, i to jest jedyny plan, że wiemy, że w tym roku będziemy nad morzem. Będziemy też na Mazurach u naszego znajomego, więc na razie poza Polskę jeszcze nie ma planów, bo też nie wiemy, jak sytuacja z COVID-em i z tym wszystkim się wydarzy, czy granice będą otwarte, czy nie będą. Kasia marzy o... Ja marzę o tym, żeby objechać właśnie Morze Czarne z wielkim finałem właśnie dojechania do Armenii. No ale nie wiemy też, czy to będzie możliwe, bo z tego, co rozmawialiśmy, to różne są nastroje, różnie ludzie mówią. Ostatnio mi przyszła do głowy Grecja, bo Grecja jest wciąż pustą taką i nie stroną. Tam. Nie byliśmy tam kamperem, a ci, co podróżują tam, vanlife'owali, no to zawsze są po prostu zachwyceni. Więc może ta Grecja. Chyba na spontanie podejmiemy decyzję. Koniec końców też jeszcze nie byliśmy w Belgii, gdzie mamy teraz przyjaciela. I w Holandii, więc może kraje Beneluxu. Jakby kierunków jest kilka i decyzję jak zwykle podejmiemy pewnie w ostatnim momencie na spontanie. Tak. Tak jak pierwsza noc życia Wanie, jak wybudowaliśmy kampera 3 lata temu, 30 maja wyjechaliśmy, 2018 roku, wyjechaliśmy i mówimy, dobra, jedziemy do Bielska Białej, pierwsza noc będzie w Bielsku Białej, to jest takie najbliższe, takie duże miasto koło naszej wioski. No ale tak nam się przyjemnie jechało, że dojechaliśmy do Czech. I pierwszą noc spaliśmy w Czechach, w Ostrawie. I tak podejrzewam, że będzie i tym razem, kiedy uznamy, że już jest gotowe, że już wszystko działa, można jechać, to pojedziemy, ale w którą stronę to jeszcze nie wiemy. Albo do Grecji, albo w prawo, albo w lewo, wschód, zachód, nie wiem, sam jeszcze. Więc to możecie śledzić nas na YouTubie, to wtedy będzie wiadomo. My zawsze z Judytą, jak wyruszamy na jakąś wycieczkę czy coś, to zawsze przybijamy piątki i mówimy, ahoj, przygoda. Tak. I że tych ahoj przygód wam życzymy dużo. I co, żegnamy się teraz z słuchaczami? No, chyba tak. To żegnamy się z słuchaczami. Dziękujemy, że byliście z nami. Wysyłamy dużo pozytywnej energii do Kasi i Łukasza. Zapraszamy was do śledzenia ich na Instagramie, na YouTube. Podróżowanie przez V. Tak.
i mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo ciekawych wiadomości o takim życiu w zgodzie ze swoimi marzeniami i podążaniem za własnymi marzeniami. I myślę, że każdy z nas tego troszkę potrzebuje w dzisiejszym świecie. Dobrego piąteczku. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy za wysłuchanie i pozdrawiamy bardzo wszystkich serdecznie i Wam życzymy spełnienia marzeń o przyczepie albo o własnym vanie. No i wszystkim, którzy marzą o takich podróżach, także życzymy, żeby się spełniło. Dziękujemy pięknie. Szufla.